Idź na dół. No, nie próbuj cię zepchnąć. Ej, zostaw Paweł, odbiega Paweł, nie, obijasz mnie Paweł, nie. Powiem ci, że genialnie to wyglądało. Gronie? Nie wiem, ale mogę rzucić. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest. Krokodyl właśnie chce zjeść Pawła, on ucieka na drzewo. A właśnie, pan kot, przywitajcie pana koteła. Znalazł czas i dla mnie. Słuchajcie, co mam ciekawego do powiedzenia? W sumie nic, no. Zabieram się dzisiaj za odcinek, który będzie dość przełomowy w fabule. Paweł, już możesz zdjąć maskę i zacząć oddychać. Nie wiem, o co ci chodzi. Czy nie w ogóle? Jeszcze 30 sekund i zaraz będzie większy czas, spokojnie. Ale chcesz już mnie, czy nie? No tak średnio, no. Średnio. Będziesz potem cierpiał z tego powodu jako akustyk, wiesz o tym. Ja już mu wypominam tej jego jakości na filmie. To krokodyl, ty, on zje kolegę, patrz, oni się zjadają. Teraz cały czas bryska, tak, ja grałem kotełka. Ty, utopiłeś go. Ty, utopię go. W ziemi? Co on tu, ty? Zbugowane krokodyle pływają, zapamiętać. Także ten, tak jak mówiłem, słuchajcie ludziska. Dzisiaj zabieramy się za takiego tripa, żeby sobie zwiedzić jaskinię, w której powinna być oczywiście karta dostępu, czyli taki mały kwadracik. Najfajniejszy i najciekawszy news dotyczący tego itemku w tej grze jest taki, że pilnuje go 1, 2 lub 7 dużych potworów. Mam nadzieję, znając na 107. Tak, znając na 107. Bomb mamy oczywiście 6, więc jedną będą się musieli chłopaki jakoś podzielić. No i jak tylko znajdziemy kartę dostępu, to wiecie, powoli będziemy czynić przygotowania do tego, żeby powoli schodzić na dół do tego kanionu, powoli kończyć gierkę i robić z wami razem wspólnego streama na otwartej sesji już pod koniec września. Czemu mnie ugryzł krokodyl? Który nie żyje? Który żyje. No to baw się z nim dobrze. My oczywiście teraz sobie robimy takie krótkie cięcie, idziemy do tej jaskini, gdzie jest to wejście i widzimy się z wami już za chwilkę, także... Już jesteśmy, słuchajcie, znaleźliśmy wejście do jaskini, które znajduje się dokładnie w tamtym miejscu. Tam sobie wejdziemy za chwilę. Zaszliśmy sobie z Pawłem jeszcze po płytki CPU, czyli to materiał do tworzenia bomb wybuchowych. I w sumie coś nam tu przyłapało. Zastanawiamy się, w którym momencie ono do nas skoczy. Paweł, nazwijmy go jakoś? Bartek. Jak myślisz, gdzie on wędruje? Bartek. Nie, możemy pójść za nim. Bartek, idziemy za tobą, dawaj. Oczyszczam drogę, Bartek, dajesz. Ty, sierknął mnie. To nie on. A kto? Nie wiem, ale nic ci nie zrobił, stary. Bartek, kolega cię kryje, ale wiesz. Układ układem. Lubimy się, tak? Zmordowałem przez ciebie strzałę. Którą właśnie sobie podniosłem. Świetnie. Ja sobie zrobię tutaj nowe płonące strzałki oczywiście. Jeszcze tu, ciach. Chyba się wkurzył, Jodrek. Bartek się zirytował, przyspieszył kroku. Gdzie idziesz, Bartek? Nie masz nogi. I pół ręki masz w sumie, Bartek. Słuchajcie, Bartek, nie wiem, gdzie chce iść. W każdym razie... Już wiem, jak się będzie odcinek nazywał, Bartek. Bartek? Nie, zostaw polski go. Podziemny, skazuje się na śmierć. Zostaw. Piotrek, jak mu coś zrobisz, to ja tobie też. Co teraz? Szachmat. Wow. Bartek, okej, będziemy spokojni, przepraszam. Peace. Słuchaj, Bartuś. Sytuacja jest taka, że ja go nie lubię. Mogę go tam... Misklik. Za aborcją też jesteś? Nie jest. Zabił Bartka. Bartuś, słoneczko. Przepraszam, to on. Bartuś. Piotrze, tu jest ciemno. Czemu jest tak mało zabił? Dobra, chodź, te płytki zbieramy i władujemy się z tego. Jestem już w jaskini, gościu. No to gościu, baw się dobrze, ja tu idę po płytki. Ela. W sumie też mi się przydadzą. No, także zmierzałem po płytkę, a co z tego wyjdzie, to wiecie, no u mnie na odcinkach jest tak, że ja planuję, potem robię, a potem nic z tego nie wychodzi i w sumie koniec końców nie ma odcinka regularnie. A wiesz, czemu może być to przyczyną? Wiesz, pójdź na zegarek, stary, 2:30, no bez jaj. Kurde, znaczy dobra,
O, leki. Kłamiemy, ale teraz poważnie jest. 0047. To już nie jest śmieszne. No. Jak wam to udowodnić? No, nie wiem, jak jest to działa, sposób, żeby to strefie czasowej. Ja nie wiem, jakiej ty strefie czasowej działasz, ale u mnie jest 0048. No ja pokazuję do kamerki, że jest 7 i on mi wierzył już. No, bicie. Dobra. Idziemy zabić te kanibale, Paweł? Chodź, bo się nudzę. Chodź, idziemy. Widziałeś to Indiana Jones? Gdzieś to? Nie, akurat mrugłem, wiesz? No jeszcze raz ci pokażę. Chodź, zobaczysz. Nie trafiłem. O, pieniądze. Ej, nie da się go trafić. Co ty robisz? Do czego ty celujesz? Do tego. Tu nic nie ma. Zniszczyłem. Okej. To co? Mewa. Siura. Ty mewy, mewy bija, nie mnie, stary. No bo mi się wpatoczyłeś. Tobie się wszystko wpatocza. Paweł, nie wziąłem zapiekanek na wynos. Kupimy w McDrive'ie. Dobra, czekaj, wziąłem drobne. Ja płacę kartą, tylko zostawiłem ją tam w tym, wiesz? Hehehe, zabiłem zająca. Gdzie on jest? Już mam. Wtedy znowu dwie skóry? Czekaj, nie wiem. No ja mam. Skórę? Tak, ja mam. Ja nie mam, ja mam tylko jedną. No, czyli... Klik! Kurde, szybki, szybka bestia. Legolas, uspokój się. Nie mam białych włosów i kucyka, stary, nie pasuje na Legolasa. Albo zachód słońca, wchodzimy po kartę. Uważaj, by tam był duży, jak szedłem ostatnio. A, to słodko. Dlatego uciekłem. A teraz latarka. Siup! I w ten głupi dziób. Wow. Ej, to jest fajnie, nie widać, gdzie jest sufit. Namiot, no. Paweł. Stwierdzam, namiot. Safe? Czekaj, szukam latarki, której chyba nie mam, bo tobie dałem. No, jedną masz przy pistolecie przecież. No właśnie, nie ma im przy pistolecie, stary. Jak skręciłem, to musi być ty. Nie, ja nie wiem. To jest latarką, znaczy tym. O, zajarałem. Jakąś kasetę podnosiłem dziwną, ty. Utkłem. O, już jest. Sejwika robię, jakby co? Robię. Jakby zrobię też. Czekaj, okay, po 4 bomby myślę, że możemy wchodzić. Czy coś nie mogę zrobić sejwa, halo. Bym się tak z tyłu bardziej. O, dobra. A ja miałem skogu tutaj dla nas, tak, z dwa. W sumie tak, przydałoby się, to krokodylujemy. Już gotuję, no spoko, ludzik. Ciekawe, czy liście przyspieszają trochę. Nie wiem, chyba nie. O, alkohol. Zostaw alkohol. Nie. Ja się alkohol. Z nim gra, on w każdym odcinku gada o alkoholu, w każdym. Tu jest alkoholizm. Nie wiem, o co ci chodzi. Paweł, jesteś alkoholikiem. Że ja? Od kiedy nie pijesz? Od 50 minut. Miałeś zapytać, a która jest godzina. Ale też fajnie. Dobra, Paweł, wyruszamy. Ale tu jeszcze po jednym mięsku mamy no, jeszcze. No, idziemy. To zjem wszystkie trzy. Co to tutaj? Zjem na zapas. To są płytki CPU, czaisz? W ścianie. Co? Nieważne. A faktycznie. Chyba ktoś tu już był. Czekaj, czy wyszedł jest żywy. Paweł, wyczuwam, że to jest to miejsce. Paweł, to tak, jest to miejsce. Widzę dużego. A nie, to dynda. Nie, ja tylko to dyndające coś. Tak, to dynda. To co, ty pierwszy, nie? Nie. Ej, zawsze... Nie, idziesz ty. No, siurala. No, ciuraczku, już, gonisz, na dół. Po co ci? Tam jest wszystko jasne przecież. Jak on tu będzie, to tam się... Tam jest woda, elo. No dawaj. Nie pykło. Siuraj na dół, ja to muszę widzieć. Nie, nie, nie! Piotrek, jest problem. Ej, żyje. Przeżył, co? Ja zjechałem na dupie. To tak nienaturalnie wyglądało, tak. Lecisz tak nagle, pyk, po ścianie, nie, i koniec. Paweł, jest co tam? Pusto. Nie ma nic. A idź tam do ściany do końca. No nie ma nic tu, stary. Ja mu nie ufam. Dobra, poważnie tu nic schodzę. Ty jakoś znaczy, koło. Ciemność widzę, ale... Ciemność, widzę ciemność. A mam nadzieję, że to jest ta jaskinia. Ile prochów, ty, bierę. Wow. Okej. Okay. Problem polega na tym, że ja tu karty, stary, nie widzę. Nie, karta była w innym miejscu. Tam było więcej trupów. Więcej tych takich głów leżących. I był duży. Tam były ciała leżące, stary. I był duży przede wszystkim. No, tam były ciała tak leżące, to nie jest tam. Ja się przebiorę, bo się czuję jakoś tak nieszykownie. Jak wygląda? Takim... Ten tani. Ja... Co to jest, stary? Masz sukienkę. Ja ci screena zrobię, czekaj.
Teraz... Weź tą latarkę schowaj. Czekaj moment. Dobra, albo nie, weź ją jednak. Ale weź coś mniejszego niż ten miecz. Cokolwiek, stary. Dobra, uwaga, robię zdjęcie. O, to. Co jest? Na miniaturkę będziesz miał. Teraz nie, zobaczycie to teraz na ekranie, wrzucę wam to jako obrazy. Czekaj, ja to od razu zapiszę, żebym tego nie przeoczył. No, a ja muszę pamiętać, żeby to zmontować. Czekaj, bo nie zrobiło. No, co, zdjęcia czy co? A nie, dobra, mam, dobra, mam. Idziemy okay. Do góry, chodź. Trzeba karty szukać. Co się śmiejesz, kurde? No bo wyglądasz jak taki afrykański murzyn, stary. Co? A jestem czarny czy biały? Biały, nie? No jesteś taki latyn, no to... Fuj, ty masz sukienkę, nie patrzę do góry. Czemu tego nie ubrałeś? Nie chcę tego. No nie, nie patrzę do góry. Nie patrz. Kusi Paweł, co? Coś tam dynda. Ojej, nie. To nie było smaczne. A myślisz, że widok ciebie jest smaczny? O, Łazol, to mówiłem grę przez ciebie. Nie leż, zekaj, idziemy tu. Co? Jajco. Nie toperzy. Znowu. Jak ja to uwielbiam. Nienawidzę. A ten dźwięk nawet straszny nie jest. Paweł, Piotrek, to chyba jest tu. Nie, ale tu są kanibale. Ja schodzę. No przydałoby się. Już do ciebie schodzę i powoli. Ale one są jakieś słabe. Odbili mi jakieś życia i wszystkie trzy położyłem jednym hitem. No to dobrze. A co oddychasz jeszcze? Ktoś ci pozwolił? Dziękuję. O, zęba wziąłem. Paweł, zróbmy sobie z nich ognisko. Dobra. Gdzie jest trzeci? Już mam wszystkie. Siurere, siurerere. Paweł, szczęśliwego Nowego Jorku. Ja tu. Uii. Dobra. Kości się pozbiera i ziup, nie? O Jezu, to jest jaskiniów. Jak my się tu znajdziemy? Nigdy. Piotrek, jest problem. Ała, co się dzieje? Ała. A, mam 15 FPS-ów. Co? Piotr. Paweł, kij ci laguje. Piotrek, widzisz to? No, chodzisz normalnie wow. U mnie. Nie, co ty, mam 20 FPS-ów, 15, 5. Nie popsuło, Piotrze. Ja mam stabilne 50, nie wiem, o co ci chodzi. O, żeż ty, czekaj. Czekaj. No się wydało, kto kompa z AliExpress kupował. No nie, no stary, o. O. Czekaj, odtabowałem i już wieś. Może się kolili, wiesz, i to jakieś, nie wiem, kara niebios albo coś. Kanibalus mnie nie lubi. Dobra, chodź, idziemy. Penetrujemy lochy dalej. Dobrze. Jeszcze. No, co jest tu tam? Tu coś. A tam w lewo można jeszcze w dół zejść. Chodź, wiem, tu coś zawyło. A ja mam tu jaskinię, wiesz? I jest tam duży, to znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu. Paweł, znalazłem chyba kartę. Idę do cię. Wiesz, kto pierwszy schodzi na dół? Ty? Nie. Zła odpowiedź. Paweł, on nas widzi. Paweł, on jest agresywny. Piotrek? Gdzie on jest? Ta sukienka moja świetnie wygląda. No, mówię ci, że jest świetna. On jest tu. Iść na dół. No. Nie próbuj, cię zepchłem. Ej, zostaw, Paweł. On tu biega, Paweł. Nie, obijasz mnie, Paweł. Nie. Powiem ci, że genialnie to wyglądało. Gdzie? Nie wiem, ale mam dużo dzieci. Paweł, nie wiem, nie idiota. Nie wiem, gdzie on jest. A tu jest. Jezu, ma tu stać całe przedszkole, pomocy. Nie. Dzięki, wysadziłem go. Dzięki. A to jeszcze nie koniec imprezy, ma tu dzieci. Dobra, czekaj, to już skoro to, z dziećmi sobie poradzimy. No, zobaczysz jak wyglądają. Wiem, bo zabiłem Bartka. Tak. Mówię to z przyjemnością, bo mój brat ma tak na imię. Dobra, dzieci eksplodowały. Dobra. Mam który kartę, ma kartę. Tu jest karta. Ja też mam. Dobra. Ale mam, ej, mam zakrwawioną. Patrz, mam, ej, krwawa sukienka, ty. Ej, tu jest serce. Weź sobie na zapas. Gdzieś tam wymienić. Ale ładna pani. Kiedyś była pewnie. Idziemy. Chodź, zostań. Nie, zimno. Zostań z nią trochę. Nie chcę, stary, co ty. W kostnicy będę siedział, bo. Paweł, tu są same laski. Niech spoczywają w pokoju. Ja tu nie ma żadnego faceta. Widać, lubią laski ten. Ej, mają wszystkie takie same twarze, czaisz? Wiem, widzę. To rodzina. To rodzina, Paweł. Bliźniaki. Co to? Tu jakieś kijki leżą. Dobra.
Okej, no to co, karta dostępu jest. Idziemy szukać czegoś ciekawego dalej. Jak się uda, to znajdziemy. Jak się nie uda, to macie problem. I tyle w sumie. Zostaw... No i kamienia. Dobry was pani w powietrzu. I w ciry. Dobra, mamy kartę? Chodźmy stąd, co? Czekaj, czekaj, chodź na chwilę, chodź na chwilę. A, ja ci nie ufam. Jesteś zdradziecki. Ja zdradziecki? No ja ci nie ufam. Chciałbyś. Musisz się śmiać, tam budził. Woda gaś mnie. Woda mnie nie gasi. Nie. Ale fajnie kłoniesz. Dzień. Matko, jak to głośno. Alkohol. Alkohol. I know. Paweł. I to niby ja tu teraz mówię o alkoholu. Ups. Ty, ten duży mnie nawet nie obił, czaisz? No bo nie zdążył, bo go zabiłem. No wpadłem obok niego, więc to nie było zbyt ciekawa opcja. No, że tak powiem, twój problem. Dzięki. A nie? Lelelele. O, kopłem skrzynkę. Dobra, ciurokamy dalej. Co tu mamy ciekawego? To chyba byli już. Ołtarz, znaczy, bo my od drugiej strony. Juuu. Cześć! Nara! Paweł gonią mnie. Paweł uderzyły. Paweł spierdali. Wiatrak ucieka. Co? Spierdziałem się. A, to nic nowego. Czekaj, rzucę ten granat. A nie mam granatów. A mam dynamit. Czekaj, podpalić najpierw. No tu siedzą, czekaj. Ale to będzie fajnie wyglądać teraz. Pyk! Hehehe, ale z tylko dwa. Jak? Trzy. I trzeci czerwony jest. Paweł ogłuchem, nie wiem czemu. No właśnie ja też. Dobra, teraz już wiem czemu. Dzięki Elonie. A sam sobie jeden zrobić. Przeszło, gdzie mój koleś? Paweł, zabiłem gościa, ale ty mi go... Czekajcie, ja jeszcze mam materiał na bombę. Nie mam, bo oczywiście zużyłem właśnie. Ja dynamit mam, stary. Podbieram dynamit. Już on... Co to było? Przedszkole tu jest, czekaj. Ale to przedszkole tak wystrzeliło z tymi kamieniami, no stary. Bo duo sobie zrobiło. Ale jak jest przedszkole, to i duży pewnie będzie. Biegną. Obie punkty biegną. Dawaj, Gimoja, chodź tu. Elo. Dzieć nie żyje. No to przeżył. Jeszcze opiekunka. Nie żywa. Okej, okay, dobra. Nie ma dzieci, to po co opiekunka, nie? Paweł, tu jest dziura. Piotrek, tu jest kasa. Świii. I ty w tej kietce pływasz, ja mam teraz za tobą nie wypłynąć. Ups. Ej. To jest jakieś fajne miejsce, ty. Tym razem ta dziura jest... Z dnem. Dziurawa. Paweł, znaleźliśmy jakieś ważne miejsce. Tak. Paweł? Piotrek, myśmy tu byli. Nie, czekaj. Nie o, wiem. Kanibal. Dawaj, lejemy ich. No kurczę, Batmana, odwal się ode mnie. Piotrek, do wody! Do wody! Problem, że ja nie mam kostiumu Batmana, tak jak ty. O Jezu. Okej, okay, jeżeli chcecie więcej przygód naszych forestowych, zapraszam do subskrybowania, łapkowania w górę. A przygodę z dużym już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Jakim dużym, jak on się utopił?